piątą edycję Szpikolady, którą zainicjował i prowadzi bolsajecki zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, rozpoczęła uroczystość w sali gimnastycznej, w której też funkcjonuje jeden z punktów rejestracji dawców szpiku. Szpikolada łączy wielu wolontariuszy, wielu ludzi dobrego serca, którzy w wielu punktach i miejscach przygotowali stoiska do rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Najważniejsze dla nas jest to, że nasza akcja przyniosła już kilku dawców i dzisiaj na apelu była dziewczyna, która już mogła komuś podarować życie. Cztery akcje rejestracji dawców szpiku kostnego dały już w Bolesławcu ponad 2000 zarejestrowanych osób. Spośród nich tylko szóstka miała okazję faktycznie stać się dawcami. I jest to bardzo wysoki odsetek, ponieważ średnia to 3 dawców na 10 tysięcy zarejestrowanych osób. Jest tak dlatego, że chory potrzebujący przeszczepu szpiku musi być genetycznym bliźniakiem dawcy, o co jest bardzo trudno. Jest to bardzo potrzebne, co półtorej godziny. Jak już przypominam, dowiadujemy się, że ktoś jest chory na białaczkę, co w naszym kraju bardzo często oznacza wyrok śmierci, bowiem nie do końca ten system naszej opieki medycznej jest sprawny. Jest dużo lepiej, mamy dużo większą bazę danych, bo w chwili obecnej osiągnęliśmy ponad 1 000 000 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku, ale to ciągle jeszcze jest za mało. Daje tylko i wyłącznie komórki macierzyste szpiku kostnego w 80% przypadku i w 20% ma pobierany szpik kostny tu z miednicy, ale to mówię, to do tej pory tu w Bolesławcu mieliśmy tylko i wyłącznie pobrania z komórek macierzystych szpiku kostnego z krwi obwodowej, nie z kręgosłupa, o czym już od 7 lat mówimy, nie z kręgosłupa. W kręgosłupie szpiku kostnego nie ma. Obawy przed oddawaniem szpiku są więc najczęściej przesadzone, o czym może zaświadczyć Monika Zioła, jedna z bolesławieckich dawczyń szpiku. Lata później, w 2013 roku, dokładnie w lutym, dostałam informację, że dostali zapytanie o mnie jako o dawcę dla konkretnego pacjenta ze szpitala, z kliniki w Szwajcarii. No i tak wszystko po kolei, to badania, później po świętach wielkanocnych dokładnie pojechałam na badania, później już samo pobranie szpiku. No i tak. A na czym polega to pobranie szpiku? To są dwie metody, to wiadomo. U mnie akurat okazało się, że nie trzeba będzie pobierać kości talerza, kości biodrowej, tylko z po prostu metodą aferezy za pomocą umieszczenia igieł welflonów w sumie w obu częściach, w obu rękach tak naprawdę, no i 3 godziny tak naprawdę leżenia na fotelu i czekania, tak? Samo się dzieje, komputer wszystkim steruje, także... Czyli to samo co pobieranie krwi, to prawdopodobnie nic nie boli, tak? Tak, nie boli nic, to prawda. Rejestracji można dokonać jeszcze w sobotę od 10 do 14 w sali szkolnej i od 10 do 16 w marketach Tesco, Kaufland i Carrefour oraz w galerii handlowej przy ulicy Asnyka. W sobotę odbędzie się też o 11 bieg dla szpiku, a o 12 koncert charytatywny.